Hej Dino, czy chciałbyś dzisiaj się pouczyć i pograć w domino? Doskonale, więc zaczynajmy! Zobacz, Dino. Czerwone domino uformowało literę A. Świetnie. Zobaczmy, jakie inne literki możemy znaleźć. Zielone domino formują literę B. Doskonale. Kontynuujemy. Zobacz, Dino, tam jest niebieskie domino. Te domina wyglądają jak niebieska chmurka. Świetnie! Zobaczmy, jakie inne kształty możemy znaleźć. Zobacz, Dino, tam są żółte domina. I te domina formują żółte słoneczko. Idealnie, Dino. Odnaleźliśmy wszystkie domina. Powtórzmy je teraz. Czerwona literka A. Zielona literka B. Niebieska chmurka. I żółte słoneczko. Pa, Dino! Do zobaczenia następnym razem! Cześć, Dino! Cześć, Dino! Czy chcielibyście dzisiaj pograć w klasy i pouczyć się o numerach? Doskonale, więc zaczynamy! Jeden, dwa, zobacz, tam jest przeszkoda. Musicie przeskoczyć przez nią. Trzy. Doskonale, moi przyjaciele. Teraz musicie wybrać odpowiedni kwadrat. Numer 4. Czy znak X? Wybierzmy numer 4. 4 i 5. A gdzie jest numer 6? Zobaczcie, tutaj jest! Myślisz, że przeskoczysz numer 6? 6 i 7! Doskonale, moi przyjaciele! Kontynuujmy! Po raz kolejny musicie dokonać wyboru. Znak X?
czy numer 8? Dobrze, wybierzmy numer 8. 8 i 9. To ostatni krok, moi przyjaciele. Na pewno wam się uda. 10. Doskonale, Dino i Dina. Teraz wrócimy do linii startu, licząc numery od tyłu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fantastycznie! Pa, moi przyjaciele, i do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Dina! Cześć, Dino! Zobaczcie, jak wiele chmurek mamy dzisiaj na niebie! Czy chcielibyście na nie popatrzeć? Doskonale! Zatem zaczynajmy! Spójrzcie na niebo! Jest ich więcej! Hej, te chmurki wyglądają jak cyferki! 1, 2, 3. Jestem pewien, że mamy tutaj więcej chmurek. Wejdźmy na tą górkę i poszukajmy ich. Nie ma co się śpieszyć, to nie wyścig. Zobaczcie, jest więcej chmurek. 4, 5, 6. Doskonale. Jeszcze trochę i będziemy na samym szczycie. Wow, ale widok. Widzicie jeszcze jakieś chmurki? Tam są! 7, 8 i gwiazdka! Dziewięć. 10. Te chmurki są niesamowite. Doskonale. Nauczyliśmy się liczyć dzięki nim. To wspaniałe. Powtórzmy te numery. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ale mieliśmy dzisiaj mnóstwo zabawy, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, Dino. Jak się masz? Czy chciałbyś dzisiaj zagrać z nami w grę w kolory? Doskonale. Zatem zaczynamy. Naciśnij przycisk, żeby wyskoczyła piłeczka.
czerwony. A teraz celuj w czerwone piłeczki. Doskonale, Dino. Żółty. A teraz traf w żółte piłeczki. Tą żółtą piłeczką. Wyśmienicie, Dino. Zielony. A teraz celuj w zielone piłeczki. O nie, to nie ten kolor, który chciałeś wybrać. Ale już dobrze, Dino. Spróbuj nacisnąć jeszcze raz. Zobaczymy, co się stanie. Zielony. Cel i pal. Doskonale, Dino. Niebieski. Celuj w niebieskie. Idealnie. Pomarańczowy. A teraz celujemy w pomarańczowe kuleczki. Świetna robota, Dino. Udało ci się ukończyć naszą grę i nauczyłeś się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy chciałbyś się powtórzyć? Czerwony. Żółty. Zielony. Niebieski. I pomarańczowy. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele. Dino, cóż za wspaniały letni dzień. Tak się cieszę, że cię widzę. Czy widziałeś te wszystkie lilie wodne? Zobacz, one są przepiękne. Mamy tu żółte, niebieskie, a nawet czerwone. Mam pomysł. Czy chciałbyś pobawić się w przeskakiwanie rzeki po liliach? Doskonale. Zatem zaczynajmy. Dobrze. Zaczniemy od skakania po żółty. Jesteś gotowy, Dino? Wow, fenomenalnie. Udało ci się. Teraz niebieskie lilie wodne. Zobacz, Dino. Możesz też skoczyć na ten pień drzewa, żeby przeskoczyć na drugą stronę. Teraz, Dino, skacz. Doskonale. Jestem pod wrażeniem. I na sam koniec czerwone lilie. Tylko bądź ostrożny. Tam jest wielki głaz. Doskonale. Jesteś super klawy. Ale to była zabawa. Powtórzmy teraz kolory, których się nauczyliśmy. Lilie wodne są żółte,
niebieskie i czerwone. Ale dzisiaj mieliśmy super zabawę, Dino. Do zobaczenia w następnym odcinku! Dino, potrzebujemy twojej pomocy, żeby zebrać kilka pudełek. Pomożesz nam? Okej, zatem jedziemy. Podnieśmy te żółte pudełko z numerem 1. I postawmy je w tej żółtej wywrotce. Podnieśmy te dwa czerwone pudełka z numerem 2. I postawmy je w tej czerwonej wywrotce. Jesteś w tym bardzo dobry, Dino. Podnieśmy te trzy zielone pudełka z numerem 3. I postawmy je w tej zielonej wywrotce. Podnieśmy te cztery czarne pudełka z numerem 4. I postawmy je w tej czarnej wywrotce. Podnieśmy te 5 różowych pudełek z numerem 5. I postawmy je w tej różowej wywrotce. Podnieśmy te 6 purpurowych pudełek z numerem 6. I postawmy je w tej purpurowej wywrotce. Podnieśmy te 7 niebieskich pudełek z numerem 7. I postawmy je w tej niebieskiej wywrotce. Podnieśmy te 8 brązowych pudełek z numerem 8. I postawmy je w tej brązowej wywrotce. Podnieśmy te 9 pomarańczowych pudełek z numerem 9. I postawmy je w tej pomarańczowej wywrotce. Podnieśmy te 10 fioletowych pudełek z numerem 10.
i postawmy je w tej lazurowej wywrotce. Wspaniale, Dino! Nauczyliśmy się dzisiaj tyle kolorów i numerów! Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej Dino, cześć Alex, jak się miewacie? Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się numerów z nami? Wspaniale, zatem zaczynajmy. Zbudujemy wieżę z tych wszystkich kostek. Kostka numer 1. Dobrze, teraz pora na następną. Kostka numer 2. Aha. Kostka numer 3, Dino. To chyba nie ta. Kostka numer 3. Dino, poczekaj. Czy po 3 jest numer 6? Teraz dobrze. To jest kostka z numerem 4. Teraz kostka z numerem 5. Nie, 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 Dino. To jest numer 9, a my potrzebujemy numeru 6. Tak jest, Dino. Tak jest dobrze. Teraz numer 7. Znajdźmy teraz kostkę z numerem 8. I w końcu numer 9. Świetna robota, chłopaki! Zbudowaliście wspaniałą wieżę i przy okazji nauczyliśmy się o numerach. Powtórzmy jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wspaniale! Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej Dino! Cześć Marku! Jak się miewacie? Dino, czy chciałbyś upiec ciasto i nauczyć się 7 kolorów tęczy z nami? Okej, więc zaczynajmy! Niebieski. Aha.
O? Czerwony. Żółty. A? Zielony. Aha. Lazurowy. A? Pomarańczowy. Aha. Fioletowy. Wspaniale, Dino! Udało ci się upiec tęczowe ciasto. Nauczyliśmy się też wszystkich 7 kolorów tęczy. Czy chciałbyś je powtórzyć? Niebieski, czerwony, żółty, zielony, lazurowy, pomarańczowy i fioletowy. Do zobaczenia, przyjacielu! Cześć, Dino! Czy chciałbyś nauczyć się kolorów i zobaczyć, jak pociągi rozbijają góry kulek? Wspaniale! Zatem zaczynajmy! Naciśnij któryś przycisk i zobacz, co się stanie! Niebieski! Wow! To było fantastyczne! Zróbmy to jeszcze raz! Różowy! Różowy! Zielony! Zielony! A czy możesz teraz wcisnąć pomarańczowy przycisk? Pomarańczowy! Pomarańczowy!
purpurowy. Purpurowy. Czerwony. Czerwony. Żółty. Żółty. Podoba ci się rozbijanie kulek, Dino? Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy chciałbyś je powtórzyć? Niebieski. Różowy. Zielony. Pomarańczowy. Purpurowy. Czerwony. I żółty. Do zobaczenia w następnym odcinku.